Siema widzowie, z tej strony Pedro, w tym materiale pokażę wam jak zrobiłem opening za maksymalną ilość tych coinów, ponieważ nie da się mieć więcej niż 999 miliardów, bądź tą sumę, którą widzicie oczywiście w moim prawym rogu. Zabieramy się za opening, ja sobie oczywiście sprawdzę tylko czy mam wszystkie boosty poodpalane i po prostu będę podczas tego openingu do was gadał, robić timelapse i tak dalej. A w tym materiale jeszcze będziecie mogli wygrać takiego peta 45 miliardów statystyk totalnie za darmo, ale jak go wygrać, o tym dowiecie się podczas trwania tego openingu. Więc radziłbym oglądać całego. Jakie będziemy otwierali jajka, na jakich ustawieniach będziemy je otwierali i ile czasu je będziemy otwierali. Dodam tylko, że mam 59 petów na starcie w ekwipunku. Oczywiście otwieramy te pety z jajka za 173 miliony. Oczywiście wydajemy całe pieniądze i sobie wyłączamy basiki oraz wyłączmy sobie rery. Nie potrzebuję widzowie tych rerów, one i tak nie są jakoś mega dużo warte, więc wyłączamy basiki i rery. Będziemy zbierali tylko i wyłącznie epiki i tylko i wyłącznie myfykale. Dodatkowo odpalamy sobie boosty, nie wiem, na 2 godziny sobie mogę odpalić te boosty, ponieważ są mi one totalnie, ale to totalnie zbędne, totalnie niepotrzebne. No i zaczynamy opening. Oczywiście na samym starcie już poleciał nam blue, mamy wszystkie możliwe boosty, jakie są w tym momencie w Pet Simulatorze X do tak naprawdę wykorzystywane. Za każdym takim openingiem jednego jajka marnuje mi się około 500 000 tych coinów. Albo 1 miliard, nie wiem, nie wiem ile nawet kosztuje to jajko. O, Rainbow Epic, super, ale ile kosztuje to jajko? 173 miliony, czyli z jednego takiego openingu tracimy około 500 000 000 tych coinów, czyli będziemy potrzebowali naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo czasu, naprawdę bardzo długo się będzie to otwierało, dlatego w tym momencie prawdopodobnie dostaniecie timelapse, a za chwilkę widzowie powiem wam, jak wygrać takiego peta, dlatego oglądajcie cały ten materiał i co jakiś czas po prostu będę wstawiał wam jakieś wstawki, które chciałbym po prostu dopowiedzieć, dlatego oglądajcie śmiało odcineczek. Dobra, widzowie, otóż teraz przyjrzałem serwer Big Games, ten na Discordzie, ten wiecie, na którym się traduje petami i tak dalej, i to co zobaczyłem to jest po prostu tragedia. Update ten, znaczy update Halloweenowy w sumie miał to do czynienia z tym, po prostu ceny są w tym momencie bardzo, ale to bardzo niskie, ceny bardzo niskie utrzymają się do momentu wprowadzenia prawdopodobnie nowego świata. Kiedy będzie nowy świat? No mamy nadzieję, że jak najszybciej, widzę, ponieważ to co tutaj się dzieje to jest naprawdę tragedia. Te legendy w wersji Rainbow, one chodzą już po około 1,5 miliona, więc podejrzewam, że pod koniec tego tygodnia możemy nawet zobaczyć cenę milion, poniżej miliona i to za legendę, bo tak naprawdę myfikali jeszcze nie widziałem, ale te myfikale też na pewno nie są jakieś turbo drogie. Mi one nie chcą lecieć, ale jeszcze się tak nawet upewniałem, bo mam ultra lucky, mam super lucky, mam myfikal huntera, mam dosłownie wszystko co mogę mieć odpalone, ale te ceny to naprawdę są tragiczne, dlatego nawet nie opłaca się zbierać tych basiców, nie opłaca się zbierać tych rarów. Chciałbym wam po prostu pokazać jaki ekwipunek możemy mieć po skończeniu całego takiego openingu. Ja sobie oczywiście jutro na materiale prawdopodobnie wam pokażę wszystkie sposoby jak te legendy zdobywać, bo naprawdę można je zdobywać bardzo tanim kosztem właśnie przez to, że na evencie halloweenowym ludzie nabrali bardzo dużo tych petów. Ja nie ukrywam, że też tak robiłem, ponieważ jeżeli dostaliśmy taką możliwość, to czemu tego nie robić? No i przez te właśnie pety halloweenowe można za pomocą sekretnych fuse'ów zrobić właśnie te legendy. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja jestem tak naprawdę 7 minut nagrywam odcinek, w tym momencie 7 minut 20 sekund, a dopiero 50 miliardów zjechało, dlatego macie opening dalej i ja do was wrócę, jak coś ciekawego będę miał do powiedzenia. Dobra, jestem właśnie po około 15 minut openingu, coś takiego, niecałe 15 minut, wiem na pewno, że wydropiłem już pierwszego mythicala, dlatego jestem zadowolony. Możemy w sumie sprawdzić tutaj w ekwipunku, ponieważ jak mamy za dużo tych petów w ekwipunku nieotworzonych, to po prostu gra zaczyna lagować, tak więc doświadczenia, tylko ten mythical ma dopiero 3 miliony statów, więc jego naprawdę 15 miliardów statystyk ma, jeju, ale głupoty. Ej, dużo chyba tych mythicali. Ej, co jest? Ej, mam 5 myfików. Ej, to jest dobry wynik. Widzowie, to jest dobry wynik. Po 15 minutach mamy 5 myfikali. Ale jednego usmieliśmy, czyli wydropiliśmy jakby 4, tak? Tak, 4 jakbyśmy wydropili w 15 minut. Jeden myfikal co około 4 minuty. Więc dosyć dobry wynik. One w miarę lecą. Ile ich jest na świecie? Bo
80 tysięcy, dobra, to ich jest dużo, to tutaj też coś jest z dropem nie tak, ale to dlatego, że ludzie mają bardzo dużo coinów, to też dlatego jest bardzo dużo tych myfikali. To taka kolejna ciekawostka dla was, jakbyście chcieli się upewnić, dlaczego jest tyle myfikali. Ludzie mają bardzo dużo pieniędzy, zbieranie tak naprawdę maksymalnej ilości tych coinów w tym momencie to nie jest jakieś mega skomplikowana rzecz. Dla osób, które wydały trochę robuxów, nawet dla osób, które nie wydały robuxów, to też jest to dosyć banalne. Więc widzimy się, jak będę miał jakąś ciekawostkę kolejną. A w ogóle co do tej ekonomii, to też jest bardzo ciekawa sprawa z tą ekonomią, ponieważ serio jest ona teraz tragicznie zrobiona, jest ona tragicznie rozwalona i Preston po prostu musi wprowadzić ten szybciej update, tak mi się wydaje, ponieważ teraz jest naprawdę mega trudno zarobić gemy, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest dużo trudniej niż jak było kiedyś na przykład. Ale to tylko taka ciekawostka ode mnie, bo ta ekonomia to jest jedyne, na co możemy tak naprawdę narzekać w tym update'cie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem w stanie nic tutaj więcej wskórać, jeżeli chodzi o narzekanie na ten update. Ale widzowie, to też nie jest w sumie spowodowane tym update'em, tylko jak był zrobiony Halloween event, jak długo trwał, jakie tam były ceny, etc., etc. Preston chciał jak najbardziej dogodzić graczom, a wyszło jak wyszło. No niektórzy się cieszą, niektórzy nie. Dla mnie update jest na plus, no ale ekonomia, no to wiadomo. Ale to niezależnie jaki by tak naprawdę wleciał update, ekonomia by ucierpiała. No chyba, żeby się okazało, żeby wprowadzili nowy świat, a to jeszcze było no to po prostu za wcześnie. A i tak dostaliśmy dużą aktualizację, 3 nowe jajka i tak dalej. Jak widzicie, mam tylko 8 milionów gemów, serio, teraz mam też dużo mniej czasu na grę, ale mogę sobie pozwolić na zostawienie trochę komputera i udało się zebrać właśnie ten 1000 miliardów, tak to można powiedzieć, tak można nazwać tą liczbę, czyli 1 bilion, tak, 1 bilion to jest 999 miliardów i tak dalej. Jednego techcoina nam brakowało do 1 biliona i to jest już bilion, a nie tak jak wam inni mówią, bo w języku polskim bilion i miliard to są dwie inne cyfry i tak dalej, dlatego o tym widzowie pamiętajcie. Upsi, wyrzuciło mnie za 20 minut nieobecności, dlatego widzimy się za chwilę. Dobra, szybki comeback do openingu. Generalnie możemy szybko sprawdzić mój ekwipunek. Mamy jednego golden mythicala. Jest git, prawie 400 petów, tyle zwykłych mythicali. No i lecimy dalej z openingiem. No ale zapomniałem o tym, że jak otwieracie przez bardzo długi okres czasu właśnie te jajka, bądź właśnie robicie inną rzecz, no i was po prostu... O! Drugi Golden Galaxy Fox, no fajnie, w drugim jajku po powrocie. Jesteśmy w 1/3 openingu, co mi się nie podoba, bo już jest godzina 15, a nie wiem na kiedy ten odcinek tak naprawdę wleci w tym tempie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Jestem około 50 minut openingu, mi to niestety zajęło, więc podejrzewam, że cały opening może serio zlecieć mi koło 3 godzin, więc naprawdę mega długo, bardzo długo się to otwiera, ale mamy też bardzo dużo coinów. Dobra, nie przedłużam, leci sobie opening dalej, słyszymy się za chwilę. Dobra, widzę, w ogóle jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w połowie tego naszego openingu i w ogóle teraz przeliczyłem, że te wszystkie jajka, które otworzymy, będzie ich prawie 6 tysięcy, a dokładnie 5780. Pewnie też was ciekawi, jak to policzyłem, ale no widzę, po prostu dzielimy ten 1 bilion tech coinów, dzielimy przez cenę jajka, czyli przez 173 miliony i nam wychodzi takowy oto wynik. I zaraz dowiadujecie się w ogóle, jak wygrać tego peta Dark Matter, którego wam pokazywałem na samym początku tego materiału, ponieważ wiem, że większość z was na pewno to ciekawi i chcielibyście takiego peta z takim enchantem sobie wygrać. Dlatego oglądajcie jeszcze przez chwilę minimum ten opening. Dobra, w tym momencie zrobię wam konkurs, ponieważ obiecałem wam konkurs na peta, który zaraz wam go oczywiście pokażę, ma ponad 40 miliardów statystyk. A jak go będzie można wygrać, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Taki oto pet, którego widzicie tutaj, 45 miliardów statystyk. A jak go wygrać, widzowie? Banał. Wystarczy, że zostawicie suba na moim kanale, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem i w komentarzu wystarczy, że napiszecie słowo opening oraz wasz nickname z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że oglądacie materiał do tego momentu. Będę też wtedy wiedział właśnie, że chcecie wziąć udział w konkursie na takiego peta 45 miliardów za darmo. Ma jeszcze on enchant, więc naprawdę są mega wybuffowany. Zgłaszajcie się dosyć szybko, ponieważ macie od 3 do 5 dni na zgłoszenie się tak naprawdę, ponieważ za 3 do 5 dni będzie losowanie, dlatego jak możecie, to zaproście znajomych, żeby oni też obejrzeli ten materiał, ponieważ właśnie konkurs jest dla osób, które oglądały cały odcinek od początku do końca i dlatego też ten konkurs jest po prostu schowany w środek odcinka i widzimy się za niedługo. Ok,
Okej, szybko też wytłumaczę niektórym, dlaczego otwieram to jajko, a nie to jajko po prawej stronie golden, przecież zrobiłbym opening jakoś 9-10 razy szybciej. Widzowie, ja mam oczywiście odblokowany Game Pass Magic X za około 1300 Robuxów i dzięki temu Game Passowi mam szansę na wydropienie zwykłego jajka, mam szansę na wydropienie golden peta albo rainbow peta. Jeżeli otwierałbym jajka golden, wtedy automatycznie straciłbym szansę na dostanie tak naprawdę ze zwykłego peta, peta golden. Mógłbym tylko dostawać rainbowy tam, a co nie byłoby takie opłacalne, plus poza tym zawsze już wam to udowadniałem, że po prostu nawet bez tego Game Passa, nawet jak nie było tego Game Passa, dużo bardziej opłacało się otwierać te zwykłe jajka, a dzięki Magic X-owi możemy tak naprawdę jeszcze mieć większą pewność, że tak naprawdę te zwykłe jajka się dużo bardziej opłaca otwierać, ale to też przez to, że marnujemy na tych jajkach dużo więcej czasu, dlatego chciałem to wytłumaczyć, bo wiem, że pewnie dużo osób by się zastanawiało, dlaczego akurat otwieram te jajka, a nie inne. Jeszcze pewnie was ciekawi, co zrobię z tymi petami, ponieważ jak widzicie, już powoli mi się ekwipunek zamyka. Zaraz wam pokażę, ile mam dokładnie petów w ekwipunku. Mam tych petów 646. Przypominam, że zbieram tylko i wyłącznie epiki i myfikale. No to z tego jajka akurat nie leci legenda, to też jest dziwne. No ale po prostu zbieram tylko epiki i tylko pety mityczne i będę je po prostu sprzedawał, rozdawał i tak dalej, ponieważ chciałbym wrócić do jakiegoś lekkiego majątku, ponieważ jak wiecie, ostatnio kupiłem Huge Cata i Huge Pumpkin Cata, więc po prostu z tych wszystkich gemów się powyzbywałem, z wszystkich astr nie mam ani jednej, ale mam nadzieję, że tym update'em trochę się dorobię, ponieważ przed update'em nie miałem nawet gemów do wyenchantowania swoich petów, żeby móc więcej i szybciej zarabiać. Wszystkie oczywiście najpierw sobie zrobię Team Legend w wersji Rainbow, oczywiście wszystkie poenchantowane na Super Teamwork, żebym mógł jeszcze szybciej rozwalać tego chesta. Może podejmę się próby rozwalenia samodzielnie tego chesta, ale do tego na pewno będę potrzebował bardzo dużo triple damage'ów, wtedy wejdę sam na serwer, no i po prostu rozwalę skrzyneczkę. Cały czas zapominam czegoś powiedzieć, mianowicie na ostatnie około 150 miliardów, można tak powiedzieć, tech coinów, otworzę dla was trochę tych golden eggów, żeby wam jeszcze to pokazać, dlaczego się akurat nie opłaca otwierać golden eggów. Wtedy mi ten opening tak naprawdę zajmie dużo mniej czasu, a przy okazji pokażę wam, dlaczego nie otwierajcie golden eggów i mam nadzieję, że to wam pomoże. Mamy pierwszy full ekwipunek, zostało mi 242 miliardy, czyli tak naprawdę została mi 1/4 openingu, jak widzicie nie wyleciał mi żaden mityk w wersji rainbow, tyle zwykłych myfikali, tyle jakichś innych tutaj rainbowów i reszta to już same goldeny i zwykłe epiki. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, ile mam tak naprawdę punktów na tablicy, to jest to prawie 4T, więc... No nie jest to jakiś mega wysoki wynik, patrząc na to, że topka zaczyna się praktycznie od 16, więc ja to w tym momencie muszę chociaż trochę wyfuzować, żeby zrobić sobie jeszcze trochę miejsca i żebym mógł dalej kontynuować opening, więc siemano. Według mojej turbo zasnej matematyki miejsca mi powinno już starczyć, mam około 250 miejsc, ale mówię, 42 miliardy jeszcze będę leciał na tych zwykłych eggach, a potem po prostu przejdziemy się na te jajka golden. Przy okazji przyspieszę ten opening, pokażę wam, że nie warto, w sensie ja ich nie otwierałem, no ale po prostu wiem, że nie warto i no lecimy. Pamiętajcie, auto settings, basic rare wyłączone i to się wszystko dalej będzie otwierało i widzimy się, jak mi zostanie 200 miliardów, mam nadzieję, że tego nie przeoczę. Dobra, akurat dropnąłem mityka i od razu przerzucamy się z tych jajek, jak widzimy 198 milionów, tak naprawdę 566 petów. Zostawiam sobie oczywiście te moje auto settingsy, no i lecimy teraz z goldenami, zobaczcie w jakim tempie to w ogóle będzie leciało. Jestem ciekawy, o Jezus, no widzę, to pójdzie szybciutko, wam powiem, szybciutko to pójdzie, no ale zobaczymy, może coś ciekawego dropnę. Dobra widzowie, a więc już zakończyłem ten opening, tak naprawdę nie dostałem żadnego myfikala, możecie zobaczyć, ile petów dostałem za tak naprawdę ćwierć biliona tutaj oto petów, tak się ćwierć miliona coinów, tak się prezentują moje pety, jeżeli czekaliście na oczywiście konkursik do sam końca, że przeskipowaliście sobie materiał, to niestety zmartwię was, ponieważ widzowie, konkurs jest w trakcie tego odcinka, dlatego musicie go obejrzeć jeszcze raz i co wam widzę, mogę powiedzieć, dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, w opisie macie link do Discorda, na którym gram z widzami, siemano!